Belzebubem walczymy? Ale polecieli tym Venomem, Jezus Maria! Chyba są źli, bo zabraliśmy ich rzeczy! Cóż? Jedziemy do fundacji. A raczej do tego, co zostało ze zderzacza. Mamy to. Jop. Dole, MJ, jaka ty kurwa jesteś dobra! Nowy James Bond, czy tam Jane Bond. Weźmy to do akceleratora! No to co, to teraz jako Miles musimy powstrzymywać tych skurpi. Albo zakleimy po prostu wejście. MJ, słyszysz to? Przyleciał jebany! A szatan! Co kurwa skrzydła wyhodował? Jeszcze bardziej taki oblepiony się wydaje być, jakby wpadł do słomy! I ten wygląda na pokonanego. To kurwa, tak jeszcze zniszcz Peterem akcelerator. No runda druga, tylko że Milesem, co? Kreatywnie, Miles, musisz działać. Jezus Maria, te jego kroki, mam wrażenie, każdy jeden wywołuje trzęsienie ziemi. Coraz bardziej obudowuje się w taką zbroję wręcz. Nic mu nie jest. Zabierzmy go stąd. Co Venomowi zrobi kawałek betonu na nim? Jeszcze go zamieni w czarny beton i będzie po jego stronie. Kurwa, ale skrzydła, naprawdę? Idź, Miles, dam radę. Jezus Maria. Idź! Ale że oni polecieli. W sensie, ja sobie wyobrażam, że Venom mógłby tak właśnie wyglądać. Ale to jest coś do czego kompletnie nie są przyzwyczajeni jakby typowi widzowie. O! O, zwrot do nadawcy, skurwysynu! Nasza przyszłość nie należy do ciebie! Uderzenie, pierdolnięcie, unik, nie, złapał mnie! Fucker zjebany! Uuu, ale mogę w niego tak wjechać! Haha! Walka w powietrzu, żonglowanie, większej koncentracji, generowanie! Wiedziałem, że będę o ciebie walczył, stary! Ja! Mega jadowity wybuch, kurwa! Skoro i tak jest po prostu wybuchem, to lecimy! Jeszcze eliminacja! Ostatni, kurwa, pasek życia, frajerze! Mamy to! Uuu! Tak jak ja z moim tatą! Pamiętasz? Co ona teraz mówi? Chyba nie jesteśmy zbyt przekonujący. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, bicie w powietrzu, kurwa, unik poprzez umiejętność. Zajebiście. Niby sieć działa, nie działa, nie wiem. Ha, ha, ha. Ależ kombo dostał na parze. Teraz nas pożre. Ale my już jesteśmy czarni. Jo. Wjechał do akceleratora, kurwa. Halo? No właśnie, dobra, wylaz. Harego nie chcemy zamordować. Ale mu będzie kurwa głupia, jak to się wszystko skończy. Ja was nie potrzebuję. Rączki złamane. Teraz ma nas. Ale mimo wszystko, mimo tego całego chaosu, zarówno Venom, jak i Harry razem w połączeniu, albo oni jako Venom, dalej potrzebują i chcą Petera. Kurwa, co się dzieje? Mega rozpierdol, co teraz? Chyba musimy aktywować w tej chwili ten akcelerator. Moc prądu! Kolejna runda, czwarta. Słuchajcie, bo ja widziałem tutaj jedną opcję. Zaraz jak się tylko odwrócę, tam jest, kurwa, dźwiękowy! Nie robisz tego dla Pita! Okay. Robisz to dla siebie! Tylko przeszkadzasz, Pitowi! O ty, skurwysynu, hono tu! Nie, dobra, nie hono, nie hono! Dobra, ale mogłem go... Elimination. Odebrałem? Jezus Maria, dlaczego tutaj jest tak pospolity ten motyw tego, że sobie ludzie odbierają? O! Ty, to mogłem zrobić? Mogłem zrobić, nie mogłem? O, kurwa, super pojebany atak! Ty, dobra, okej. Jest git! Nie, nie jest git! O, kurwa! Uskakuj przed atakami! Nie uskoczyłem. A nie twoje! Dobra, moment! Znowu, kurwa, robi te fale! O, kurwa! Bum! Pierdolnąłem! Dobra, mamy to! Dobrze! Dostaliśmy koncentrację, nawet dwie koncentracje, żeby tylko móc sobie, kurwa, pomóc i uratować życie! Niebieska moc go spowolni? Tak! Prawda? O! Nieważne, kto jest lepszy! Ha! Pierdolną! Po prostu wolę, jak ty kontrolujecie szalone obcy! Tak, to jest bardzo dobry argument. Dobra, jeszcze więcej leczenia. Dużo, dużo, dużo leczenia potrzebne mi jest. Dobra, jebany. Podciąłem mu skrzydła! Nie, on tych skrzydeł to ma, kurwa, nieskończoność, ale znowu będę mógł odrzucić w niego teraz? Rzucić tym takim dużym? Nie! Kurwa, namierzające! Jestem tu dla ciebie! O! Dobra. Bum. Bum. Kurwa, te mnie akurat... Kurwa! Jak nie zbliżysz się do niego? Patrz, jak się, kurwa, zbliżamy, byku! Uuu! Pierdolnięcie podbródkowe, suko! Hej! Dobra, okej, moment. Mogę tym w niego grzmotnąć. Kurwa! Się tak nie różnimy. Ach!
Dobra, podlot, nie, unik, podlot, unik, podlot, bicie, bicie, bicie. Dobra, wybuch. Uuu, zajebiście. Jeszcze trochę leczenia, kolejna umiejętność. Bum, elektryczność. Tak, ha, ha, ha. Jezus Maria, cóż za powietrzna napierdalanka. Ale będziemy obolali po tym, jeśli nie umrzemy. No i kurwa, wyciągnął. Daliśmy ci szansę. To zatłucze nas jak głazem. Kurwa, musimy uwolnić z siebie tyle mocy, żeby go pęknąć. O! O! Jezus Maria! Prosto do paszczy. Harry! Harry? Pete? Czy miał teraz chwilę poczytalności taką, czy... Aj chuj, odleciał. Okej, karnęliśmy się. Zajebiście, wziął, oblepił. Zostaliśmy sami, co teraz? Bijemy, bijemy! Oddawaj mi przyjaciela! To my nim jesteśmy! Walcz, Harry, kurwa mać! Jak jakiś mentalista. Medycyna alternatywna. Pete, co się dzieje? Trzymaj się, stary! Proszę, nie! Zostaw go! On nie chce walczyć, on nadal nie chce walczyć. Jemu się to podoba. Aby już tak go to zmieniło. Jest kamień. Ależ my się wykorzystujemy wzajemnie, w zajebisty sposób. Kurwa! Jebany jak mu kopy sprzedaje, dobrze, malsiwo. O, dwóch! Ależ fantastyczne. Dwóch pierdol manganianu! A tutaj cały czas daje radę. Dobrze, że się bateria nie skończyła. Szybko! Gotowy, żeby to skończyć? Prawie! Po chuj pytasz, odpalaj! Jezus Maria, sterowanie w locie! Co to kurwa robi cysterna? Dlaczego randomowo po pustej ulicy w mieście opanowanym przez sypiota zapierdala cysterna? Walcz, Harry! Walcz! Nie mogę! Już nie! Nie musisz! Musisz nas zabić! Kurwa mać! Jak wytrzymały on jest! Pierdole, no naprawdę szatanem jest! Ho, ho, ho. Proszę! To kurwa, na maks! Ciągnij pawę! Wieża złamana! Serce wali! Umieram. Już po mnie pisz. Nie, 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 nie. Nadal mamy czas. Nie, nie mam. On ich pozabija. A później ciebie. Uzdrówmy świat, Pete. Razem. Co teraz zrobi Peter? Czy ma w ogóle wybór? Kurwa, znowu wyjął kamień! Nie wierzę.
Okej. Jak długo trzeba jeszcze ładować na akcelerator? Już gotowe! O kurwa, oczywiście, że sam kamień też nas napierdalać będzie. On walczy! Już bit! Już! MJ! Haha! O kurwa! Odsuńcie się. Nie wiem, czy to coś da, ale muszę spróbować. Na szczęście niewiele osób wie, że siejący postrach, grozę i potencjalne zagrożenie dla całego świata czarny maziobotwór to był akurat Harry Osborn, więc może coś z niego będzie jeszcze. Puls słaby. Nie ma czasu. Coś ty mu zrobił. Co ja mu zrobiłem? Co mu zrobiłeś? Przepraszam. Jadę z wami.
Są ślady aktywności mózgu, ale szanse na wybudzenie są bardzo niskie. Zadbajcie o niego. A co jeżeli oddamy mu antivenoma? Jest to w ogóle możliwe? Macie przygotować serunkę jak najszybciej. Ja pierdolę, on z niego goblina zrobi, kurwa. On to zrobi. On to, kurwa. Przez ostatnie lata to miasto doświadczało wielu różnych tragedii. Ale jakoś przetrwaliśmy. Zwalczaliśmy choroby, zło, kataklizmy. Jesteśmy zmęczeni, niespokojni, zestresowani, otępiali. Ale nie straciliśmy jeszcze nadziei. Miasto musi wydobrzeć. Możemy już wrócić do normalności, ale czym jest normalność? Co jeśli już nie istnieje? Przez ostatnie pół godziny mówiłam o tym, jak te wydarzenia mnie zmieniły. Ale jak to jest z wami? W mojej nowej serii będę rozmawiać z ludźmi z całego miasta, poznawać nasze nowe zwyczaje, zachowania, nowe myśli i odczucia. Liczę, że do mnie dołączycie. Nazywam się Mary Jane Watson, a wysłuchaliście nowej normalności. Kolejny podcast? Malaska jaja, że od razu po prostu klika publikuj. A tam była w ogóle karteczka mówiąca, że razem wynajmują z Peterem. Odcinek pierwszy, gotowy. Świetnie. No nie wiem. O, mogę to zabrać? Za chwilę. Najpierw coś ci pokażę. Okej. I w składzie mamy lasę. Mniam, ja to przejmę. Jeszcze raz dzięki za dary, Peter. Odpicował jej motor. Nie, to stanowisko badawcze tej naszej fundacji chyba. Pseudo. Nie, prawdziwe. Rozmawiałeś z Milesem o... Jeszcze nie. Gotowy? Miles... Od jakiegoś czasu chciałem z tobą porozmawiać. To znaczy w sumie rozmawiałem z tobą wiele razy i jest super. Rozmawiać było tyle fajnych rozmów. Tylko, że nie rozmawialiśmy o tym, o czym powinniśmy byli rozmawiać. Pete. Nie, czekaj, od początku.
Dam radę. Ogarnę to. Możesz pobyć Peterem Parkerem. Ty jesteś pewny? To duże miasto. Poradzę sobie. O ile będziesz dalej udzielał mi rad. Obędziesz się. Może nie teraz, ale przyjdzie taki czas. Będę przy tobie. Zawsze. Dzięki. Na razie. Ja wiem, że work-life balance i te sprawy, ale trudno mi sobie wyobrazić Petera, który widzi, że dzieje się zło i będąc dalej Spider-Manem, bo mocy mu nie ubyło, nie reaguje. O Boże, Boże. Kurde, to jeszcze nie koniec wszystkiego, co tu jest do roboty. Jak piękne by nie były te napisy, można je pooglądać gdziekolwiek. Ja chcę się dowiedzieć, czy zobaczymy coś po napisach. Oczywiście, że tak. Czego chcesz? Spider-Mani. Wiesz, kim są. Prawda? A co? Zniszczyli mi syna. Dobrze. Każdy musi doświadczyć straty. Nawet ty, Normanie. Co zapisujesz? Ostatni rozdział. Okej. Hej. Hayley, cześć. Zjadłabyś coś? Jedzenie prawie gotowe. Może pokażesz swój esej? Ciężko nad nim pracował. Nie wierzę, napisał go w końcu. Jakiś gość z Harlemu. Mogłaś widzieć go w trakcie wolontariatu. Pomaga mamie radnej i chce pójść w ślady ojca. O Boże, właśnie kim jest ten gość? Od początku. Aha, dobra, ona mówi, kurwa. Ona mówi, obaj się. Ja myślałem, że o tym kochasiu, co się matka z nim spotyka. Thank you.
O. Nadal się boję, kim jest ten gość. Cześć. Miles, Haley, to jest Albert. O, cześć. Miło was poznać. O, a to moja córka, Cindy. Muszę to wygooglować. Nie ma innej opcji. Albert Moon i Cindy Moon. Dowiecie się tego tutaj. You heard it here first. Albert Moon. Marvel. To nie może być bez znaczenia. Albert Moon. Dobra, dobra, moment. Kim był Albert Moon? Tyryryry, pity pity, Cindy. Okej, okay, dobra, Cindy Moon. Ważniejsza. Oho! Kurwa, oczywiście! Oczywiście! Kim jest Cindy Moon? Znana również jako Silk. A kim jest Silk? Kolejną Spider kobietą w uniwersum Marvela. Holy fucking shit, oczywiście. Jeszcze co? Będzie jego przybraną siostrą, bo się zaczną grzmocić? Kurwa. No cóż, gratulacje, udało się ukończyć główną linię fabularną. Zarówno Peter, jak i Miles są gotowi kontynuować przygodę. Możesz kontynuować zupełnie nową podróż na nowym poziomie trudności. Kurde, co teraz? Teraz to się chyba coś otwiera nowego w tym wszystkim. Tak mi się wydaje przynajmniej. W końcu nie mamy tutaj wszędzie jakiejś popieprzonej, brzydkiej mazi. Wygląda to ładnie. O, spoiler alert, tam gdzieś z przodu się pojawia. Nadal mnie nie stać na ostatni upgrade technologii kostiumu. Jaja sobie robicie. Za co ja mam zebrać teraz 7 żetonów bohatera, kurwa? A, dobra, wiem. Za Mysteria. No i mamy jeszcze jeden ostatni na sam koniec eksperyment Fundacji Family May oraz jakieś jeszcze pierdoły. Ja bardzo chcę to zrobić, dlatego się już zbieram w tamtym kierunku. To może być bardzo długi odcinek, tak więc będziecie musieli to przeżyć, ale cholera jasna, cóż to była za przygoda. Za chwileczkę jeszcze się rozgadamy tutaj dokładniej na temat tego, co tutaj możemy wszyscy na ten temat myśleć. Kolejny podcast Dani mnie aż tak bardzo kurwa nie interesuje. Wiem, że to jest finalna misja, która kończy cały wątek tego Femu, no i oczywiście mamy ostatni eksperyment tutaj, jako Peter, tak więc zróbmy to. Jak to nie mogę rozpocząć o tej porze, co to kurwa znaczy? Mogę się przełączyć na Petera w tej chwili? To o jakiej porze mam go rozpocząć? O chuj chodzi, no ten sobie lata teraz po mieście w tym stroju, a ja dostałem może jakiś nowy strój w tej chwili, kostium, w związku z tym wszystkim? O nie, mamy tylko te takie, które ostatnio mi się odblokowywały. Dobra, jolo, części sprzętu, nowy kostium Toma Hollanda z filmu i lecimy. Na chwilę się odczepić od tego antivenoma. Hej, chciałam tylko dać znać, że w domu czeka na ciebie paczka. Okej. Okay. Zaniosłam ją do garażu. Jest to od Normana Osborna. O, ciekawe. Dzięki za telefon. No właśnie, bardzo ciekawe. Koniec przerwy. Biorąc pod uwagę, że ewidentnie Norman Osborn nas nienawidzi i podał swojemu synowi jak nic serum goblina, ponieważ to właśnie goblin się naradził ze względu na serum, no to jak moim zdaniem, jak kurwa nic, będzie to co? Harry męczony w nieskończoność, rośliny naprawdę. Rośliny i pendrive? Rośliny i pendrive. Nie da się podłączać dysków nieznanego pochodzenia. Dobra, ale postać maszynę normal. Wirtualną, zobaczymy co z tego wyjdzie, let's go. To powinien być taki delikatny finał całego wątku fundacji. Nagranie od niego? Ty skurwysynu, syna mi zabiłeś! Nie. Peter! Przygotowałem to dla ciebie, bo wiedziałem, że kiedy przez to wszystko przejdziemy, kiedykolwiek by to miało nastąpić, będę chciał ci coś dać. A nie byłem pewny, czy będę mógł zrobić to osobiście. No, Harry... Po tym, jak Fundacja Emily May została zniszczona przez łowców Cravena, poszedłem tam odzyskać, co się da, zanim ją zamknę. W pudełku znajdziesz kawałek kory z drzewa mojej mamy. Jeden z kwiatów Mej. Pomyślałem, że jeśli złożysz ich geny, być może zdołasz uzyskać roślinę, która wyda nasiona. Wow. No, dobra. O, a to jest w sumie nieprawdopodobnie fajny pomysł w jego wykonaniu. Plus jeden. Po co oddzielać te dwie rzeczy, które symbolizowały bliskie nam kobiety? Jak można połączyć ich geny i zrobić jedno, sfuzjowane? No dobra, roślinka, słoneczko, kropla i H. Co? O Jezus Maria. Dobra, jolo, spróbujmy H w takim razie w tym miejscu na przykład. Prawy, dolny, czy ma jakieś zielone? Tutaj być może będzie słoneczko. A może chuj, może trafiłem po prostu z bomby na start. Jeszcze jedna, ta musi się tu wpasować.
A teraz żółte z prawej i tutaj już nic nie wcisnę w tej chwili, nic nie ma żółtego z prawej, zajebiście. No to kurwa jeszcze raz w takim razie. Dobra, wiecie co, bo to już za długi będzie ten film i tak już jest cholernie długi, zrobię to na offscreenie. Dobra, udało mi się. Niestety wymagało to po prostu wielu prób i błędów, bo nie chciało mi się tego aż tak analizować, ale BUM! Geny połączone. Tada! Giga drzewo. Jeszcze nagranie na wypadek, gdyby mi się udało. Wystarczy je przeprogramować do roznoszenia nasion po całym mieście. Prawdziwy z ciebie geniusz, Harry Osbornie. No, to do roboty pszczółki. Wiem. Miną lata, zanim zobaczymy efekt. I kto wie, gdzie ty czy ja będziemy za tydzień, a co dopiero za kilka lat. Właśnie dlatego przygotowałem tę symulację. Emily i May będą żyć dalej. W mieście. I oczywiście w nas. Kocham cię. Naprawdę. Wiem, że z fundacją nie wyszło tak, jak liczyłem. Ale mimo to nie chciałbym jej prowadzić z nikim innym. Dam głowę, że zanim to obejrzysz, założymy kolejną fundację. Tylko ty i ja. Od nowa. Brawo my. Brawo my. A, i jeszcze jedno. Mały prezent dla ciebie. Noś go dumnie. Trzymaj się. A jaki dziki kostium, co się tutaj dzieje? Fundacyjny fundament. Bardzo interesujący strój, drogi Harry, dziękuję ci ślicznie. Kostium historia życia. Nie mam zielonego pojęcia, do czego to nawiązuje. Kurde, ale wiecie co, moi drodzy, zanim na temat czegokolwiek będę tutaj gadał, to nie jest ostatnia rzecz, jaką mamy do roboty, ponieważ została jeszcze jedna kluczowa. Prawie wszystkie zrobione, oprócz spider-botów. Wydaje mi się, że w ogóle przedtem sobie sprawdzałem lokalizację jednego, który powinien być gdzieś w tamtej okolicy, dlatego spróbujmy jakoś tam się w te pobliża dostać. Czy moje moce antywenomiczne w ogóle dalej są aktywne? No chyba tak, nie ma za bardzo innej opcji. JJ! Czujecie ten zapach w powietrzu? To powiew świeżości. Nastał nowy dzień dla tego świata. Stając oko w oko z apokalipsą, zaczynamy inaczej patrzeć na życie. Pora zapomnieć o dawnych urazach. Uporządkować priorytety. Kiedy inne kraje z zapartym tchem czekały, by zobaczyć, czy będą następne, Nowy Jork dzielnie prowadził walkę. Nie daliśmy za wygraną! Kiedy już uczcimy odzyskanie wolności, o którą toczyliśmy tak zaciekłe boje, zwrócimy nasze oczy na tych, którzy są odpowiedzialni za narażanie nas na takie niebezpieczeństwo. Mówię o firmie Oscorp i oczywiście o Spidermana. Usłyszycie wiele sprzecznych informacji i kłamstw na temat wydarzeń ostatniego tygodnia, ale zapewniam was, tu wciąż czekają na was tylko fakty. Przypomnijmy je więc. Spider-Man był widziany w czarnym kostiumie. Następnie pojawił się potwór o podobnym kostiumie. A później nasze piękne miasto zostało opanowane przez przypominające go stwory. Oscorp twierdzi, że winę ponosi Spider-Man, który wykradł sprzęt firmy. Aha. Mnie to nie dziwi. Oscorp musi jednak odpowiedzieć za powołanie tych przeklętych istot do życia. Tak się właśnie dzieje, kiedy korporacje próbują bawić się w Boga, a jednostki posuwają się za daleko. Rzecz jasna, liczenie na wyciągnięcie konsekwencji wobec złoczyńców jest jak marzenie o znalezieniu lodziarni na pustyni. Ale nie możemy zapomnieć, kto jest winny, ani mu wybaczyć. Na razie jednak cieszmy się życiem. Cudem je zachowaliśmy. Tak, JJ, piękny przekaz. Jebać korporacje i Spidermana, ale chwilowo, mimo iż prawie wszyscy umarliśmy, cieszmy się życiem. Jest git, jest zajebiście. A Boże, ten człowiek, naprawdę trudno go zrozumieć. Moi drodzy, Spider-boty. Wydaje mi się, że to jest ostatnia tajemnica, której jeszcze tutaj nie rozwiązałem. Jasne, mamy jeszcze misteria, ale nie jestem pewien, czy chcę tutaj jakby... Chociaż kurwa, też fajnie by było te misteria zrobić. Dobra, w wolnej chwili może to dogram, ale na razie chciałbym tutaj w bardzo sprytny i trochę może powiedziałbym wręcz oszukańczy sposób dowiedzieć się, gdzie są pozostałe Spider-boty, bo jestem tak cholernie blisko, a mogę to sprawdzić tutaj. Jeżeli wyświetlę wszelkie moje cele, widzę, gdzie mamy jeszcze Spider-boty niezebrane. Tutaj gdzieś będzie dwa Spider-boty w tej okolicy, więc sprawdźmy
wyobrażymy sobie lokalizację jednego, gdzie on jest tutaj prawy dolny obok takiego dziwnego dynksa. No i kurde, no i mamy to. Możemy tam teraz podlecieć. Prawy dolny obok dziwnego dynksa i ja jebie jak daleko. Ale mogę się tutaj przenieść, tak po prostu, żeby już teraz po prostu szybciej to zrobić, a nie musieć tutaj bujać się w nieskończoność. Wykorzystać magię tej szybkiej podróży i po prostu dziabnąć sobie tego pająka, jako że w każdej okolicy już to zrobiłem, znaczy ten drugi poziom dzielnicy, żeby móc sobie pozwolić na te szybkie podróże, to wykorzystam ten oszukańczy motyw, bo już i tak ten odcinek ma godzinę, a ja chcę po prostu zebrać pająki. Więc dziabu dziab. Tajemniczy pająk Misterio. Liczę na to, że jak zbiorę wszystkie, to dostanę bezpośrednio, kurde, informacje na temat tego, co one oznaczają. A przynajmniej bardzo bym był z tego powodu zadowolony. Teraz gdzie jest to? Zajebiście niedaleko, tylko kawałek obok, co? Wzdłuż tego wybrzęża tutaj. No dobra, okej, to tutaj to już możemy podlecieć, myślę. A minimapę muszę się przyglądać, to wtedy... O, nawet nie muszę minimapy patrzeć! Pod mostem się schował jebany. Bum! Dobra, chodź pajączku. Jaki będziesz ty? Kurwa, z drugiej strony będziesz, to na pewno. Ziup! Przy tym czuję się nieswojo. No tak, biorąc pod uwagę, że to nawiązanie do Octaviusa, który kradnie nasze ciało i umieszcza umierającego Petera w ciele Octaviusa, który potem umiera w tym ciele, no to nie dziwię się, że czujesz się, Peter, nieswojo. Dobra, kolejne Spider-Boty, 96%, jestem tak cholernie blisko. Pokaż mi wszystkie cele, czego mi jeszcze brakuje? Myślę, że po jednym pająku w dwóch dzielnicach. Tu jest Hell's Kitchen, Dobra, okej, Hell's Kitchen w takim razie. A zresztą bez znaczenia, jak i tak sobie zrobię szybką podróż. Moment. Pełny ekran. Gdzie to jest? Jest taki okrągły budynek i po lewej stronie, przy takich molo, co? Lecimy zatem. Ganki, mam nadzieję, że dasz mi pełni informacji na temat tego wszystkiego. Gdzieś tutaj się jebaniec znajdował. Szybka podróż! Nadal tak samo magiczna, jak kiedy jej pierwszy raz użyłem. Teraz muszę tylko wypatrzeć pajączka, który gdzieś tutaj jest, proszę bardzo. Tak się można bawić. Nie wiem, jakim sposobem nie widziałem go poprzednio, kiedy byłem w tej okolicy, ale wy pewnie wiecie. Wystarczająco długo moje filmy oglądacie, żebyście wiedzieli, dlaczego nie zauważam takich rzeczy, bo jestem sobą. Ośmielę się powiedzieć, że jesteś słaby. Rhino! No cóż, Rhino żyje, nie żyje, nie jestem do końca pewien jego statusu obecnego. Wydaje mi się, że mógł zginąć, czy Kraven go upolował? Na pewno był w poprzedniej części, bo pamiętam, jak go ujeżdżaliśmy i goniliśmy za nim. A ten ostatni, tutaj jest taka dziwna, kurwa, konstrukcja i zaraz u góry obok takiego prostokątnego, co? Dziwna konstrukcja. To jest chyba to miejsce, gdzie się jakby szło na finalną misję Milesem w jego dodatku, co? Jakoś tak. Dobra, lecimy tutaj. Czemu tak dziwnie się przesuwa ten kursor, kiedy się robi szybką podróż? Nie wiem. Ale mamy to! Plus, uwaga, to nadal Spider-Boty to nie jest wszystko, co chcę tutaj z wami zrobić. To jest ten, kurwa, bot! To jest ten jebany bot, do którego podszedłem, wysłuchałem podcastu i wypierdoliłem stąd, nie zbierając go. God damn it. Może to przypadek, ale wyglądasz jak mój przyjaciel. Dobra, co teraz? Bo to już chyba wszystkie Spider-Boty, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak? Nie? Zobaczmy, mamy je w kolekcjach wymienione wszystkie. Spider-Boty. 42 na 42. Fantastycznie. Ganki, dzwoń, kurwa. A ja googluję jedną rzecz. Ponieważ to jest też ważne. I jest za to achievek i może być to całkiem fajne. O, proszę bardzo. Potrzebuję tylko miejsca na mapie. Ja się tam zacznę już wybierać i mam nadzieję, że Ganki jakoś w tym momencie mniej więcej zadzwoni. Więc lećmy tam. Lećmy tam, ponieważ mówiliście o tym przez cały czas trwania tej serii. A jeszcze nie miałem okazji tam sobie hopnąć, dlatego to będzie chyba najlepsza możliwa okazja. Wiadomość opierała się na algorytmie kubitowym, ale stworzyłem tabelę dekodującą, co było całkiem genialne, bo... Świetnie, Ganki. Co było w tej wiadomości? To jest adres. To chyba jakiś stary terminal metra. Czynny od lat 80. Może to pułapka? Nie wygląda mi to na pułapkę. A na co to? Nie mam pojęcia i to mnie przeraża. Ho, 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 czyli mamy jeszcze jakieś miejsce do odwiedzenia. Fantastycznie, ale inne miejsce, które mamy do odwiedzenia, to grób naszej May i Bena Parkera. Szczęście Parkera wróciło z pełną mocą. No i to by było na tyle tak naprawdę. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jakiś inny grób jest, który mogę sobie zobaczyć. Kto jest tutaj pochowany? Jefferson Davis. No tak, ojciec Milesa. Masz świetnego syna, Jeff. Ja
Jezus Maria, dobra. Bardzo przybijająca jest atmosfera, jak to zwykle bywa na cmentarzach. Dlatego ja bym sobie chciał hopnąć, proszę państwa, jeszcze dalej. Ty, wszystkie kostymy nawet mi się tutaj pojawiły. Odpalimy sobie z powrotem tego. Idziemy do tego jednego adresu, o którym była mowa. Gdzie niby jest ta stacja metra, stara? Halo? Halo, ganki, halo, ganki. Czy ja muszę się jakoś ruszyć teraz, żeby dostać ten adres, o którym on mówił? Halo, halo, gdzie to się na mapie znajduje? Gdzieś, kurwa, musi być. Ale nie mam zielonego pojęcia gdzie. Czy może to będzie dostępne... Nie no, moment, misje. Misje, spiderboty, misje poboczne. Coś tutaj w ogóle mamy jeszcze niezrobionego jakby. Nierozpoznane cele, gniazda, wszystko, kurwa, tak pięknie mam odklikane. Ale nie mam pojęcia, gdzie jest to jedno... To jedno miejsce, które mam w tej chwili obczaj. W spiderbotach tutaj informacji żadnej nie mam. Kurwa, gdzie ja mam teraz iść? Czy może jakby opuszczona stacja metra, sam mam to sobie rozkminić? Gdzie mam w tej chwili się udać? Czy może jeszcze, nie wiem, coś się zablokowało u Gankiego? Moment, sprawdzę. Okej, nadal wydaje mi się, że nie dostałem tutaj informacji, gdzie dokładnie miałem iść, żeby sobie odkodować i odszyfrować to jedno miejsce, które miałem na końcu odwiedzić, dlatego zrobimy to sobie w tej chwili. Może zrobimy sobie taki ostatni piękny przelot po tym mieście, jako że mamy mniej więcej większość Manhattanu do pokonania. Mamy bardzo fajny strój, który no, budzi we mnie dużo wiele pozytywnych emocji, jako że właśnie się znajdował w No Way Home na sam koniec, kiedy dowiedzieliśmy się nagle, że cała trylogia marvelowska Spidermana była tak naprawdę jego jednym wielkim origin story, coś raczej niezbyt często spotykanego, a jednak. Dlatego podlecimy sobie tam. Nie wiem, jakby nawet na tej stronce, którą w tej chwili przeglądałem, jest napisane, że to jest łatwe do ominięcia, tak więc nie jestem pewien, jak to dokładnie jest zaprojektowane. Czy Ganki mi ten adres podał? Mam wrażenie, że mogłem tam nacisnąć jakby menu, żeby sobie, nie wiem, aktywować to, dodać ten adres do mapy. Ale nie wiem, nieważne. Zaraz tam będziemy na miejscu, internet na szczęście istnieje, uratował mnie już wielokrotnie. Tym bardziej w tym przypadku. Jak pięknie lecimy. No i fajny jest ten strój, kurde. Mimo iż, oczywiście, insomniakowy Spider-Man, całe jego uniwersum w ogóle ma bardzo konkretną stylistykę. I nawet przecież się pojawiał, jest oficjalnie rozpoznany. Chociażby w takim Spider-Versie, gdzie insomniakowy Spider-Man też się pojawia. Nie jestem pewien, czy Miles, ale Spider-Man na pewno. Chociaż nie, Miles to tam się wydaje być jedną wielką, wyjątkową postacią w Spider-Versie, nic więcej nie mówię. Jeżeli ktoś nie widział filmu, to zdecydowanie polecam. Ale jednak bardziej mi się podobają to takie klasyczne. Trochę bardziej gładkie, bez tego wielkiego białego pająka, który wygląda jakby sobie jakiś taki kostium taktyczny trochę zmontował z tego wszystkiego. Dobra, jesteśmy bliziutko. Z tego co się dowiedziałem, to się w ogóle znajduje w takim trochę... Właśnie trudnym do trudnym do znalezienia, łatwym do przeoczenia zaułku wręcz. Więc spróbujmy dolecieć tam, gdzie mamy dolecieć. Ciekaw jestem, co się będzie tutaj znajdowało. Bum, bum, przyciągnięcie, lot do przodu, zajebiście. Możemy zrobić tak i zium, i przed siebie wybić się stąd, bum. Jaki piękny przelot, kurwa, jaki dumny z siebie jestem. No i mamy tutaj ostatniego pajączka, gdzieś w tym miejscu. Ganki, widzisz to? Aha! Co się dzieje? No proszę, pajęczy bohater. Jesteśmy ocaleni. Co to kurwa, Lara Croft z pierwszych Spider-Manów? Boże, Tomb Raiderów? Ja jestem tylko barmanką, która czasami oddaje ludziom różne przysługi. I nauczyłam się, że zbłąkane spiderboty są niebezpieczne i szkodzą interesom. Uwolnię cię od nich. Wow. Dziękuję, Spider-Manie. Zawsze możemy liczyć, że postąpisz właściwie. Nie ma za co? A jeśli Miguel będzie ich szukał, powiedz mu, że się spóźni. Chwila. Kim jest Miguel? Co to? Kurde, było. Żebym to ja wiedział. Ja pierniczę, dziwne protokoły bezprzewodowe, no i wszystko kurwa jasne. Dlaczego 38 sekund po tym, jak zacząłem mówić o Spider-Versie, okazuje się, że... No cóż, mamy tutaj bezpośrednie połączenie ze Spider-Versem, no ale kurwa, kto by się dziwił, gramy w tej chwili w grę insomniaków, którzy robią gry na konsole Sony, które też zrobiło i jest właścicielem wszystkich filmów ze Spider-Versu. Tak więc, no cóż, połączenie się wydaje być oczywiste, tak więc być może nawet zgodnie z naszą spekulacją w kolejnym Spider-Manie nie będziemy mieli dwóch do kontrolowania, chociaż obstawiam, że być może Peter faktycznie na taką półemeryturę może przejść po tym wszystkim.
a nieskończenie wiele. I Miguela. I jeszcze, co tam się pokazało? Norman prawdopodobnie chce zrobić ze swojego syna goblina, albo on skończy jako goblin. Może serum nie podziała, jeżeli Harry będzie goblinem po tym serum, to naprawdę współczuję mu przez to, ile gówna musiał w swoim życiu przejść. A może będzie nim Norman, a może nie będzie go w ogóle. A może zrobią Sinister Six w tej chwili. A chociaż czy tu nie było już Sinister Six wcześniej? Nie no, bez goblina nie ma Sinister Six, a goblina jeszcze nie było. Tak więc... Kurwa, trudno mi powiedzieć, co to będzie dalej. Moi drodzy, kończymy. Oficjalnie. Nie ma już tutaj chyba niczego sensownego, co w tej chwili chciałbym już wam pokazywać. Te misteria, nie misteria, myślę, że spokojnie możecie sobie też te misteria odkryć, jak wygląda ich zakończenie na YouTubie, ale już nie wiecie, no nie będę dogrywał 5-minutowego odcinka, żeby pokazać jedną rzecz, dlatego musicie być usatysfakcjonowani tym. Jak podobał mi się ten Spider-Man? Powiem tak. Jestem troszeczkę zdziwiony, w jakim kierunku poszli, jeżeli chodzi o Venoma. W sensie spodziewałem się takiego klasycznego Venoma, który jest po prostu pojedynczym, ale jednak przepotężnym przeciwnikiem dla Spidermana. Absolutnie nie wyobrażałem sobie, że będziemy mieli tutaj do czynienia z wielkim kosmicznym maziowcem, który chce opanować cały świat i opanuje cały Manhattan. My będziemy musieli niszczyć meteoryty. Kraven odjebany w którymś momencie, więc też moja teoria się nie sprawdziła, że to Kraven zostanie Venomem w którymś momencie. Nie sądziłem, że będzie to Harry. No ale cóż, jest jak jest, moi drodzy. Nasza Spider-Manowa przygoda w tej chwili się kończy. I cieszę się, że się dobrze bawiliście. Widzimy się przy kolejnym pająku, przy kolejnych grze Insomniaków, być może w DLC-kach do tego Spider-Mana, które mam nadzieję jeszcze przybędą. I dajcie znać, jak wam się to wszystko podobało. Trzymajcie się. Pa, pa.